To jest pomoc po prostu materialna. Ludzie są biedni. Potrzebują pomocy, potrzebują wsparcia. Lubię pomagać. Daje mi to frajdę. Nawet najmniejsza pomoc z naszej strony może znaczyć bardzo dużo dla osoby potrzebującej. W sumie byłem wychowany pierw w domu dziecka. Matka, mojej siostry rzuciła. No i niestety w 2011 roku straciłem wzrok. Miałem operację, ale niestety no nie wyszło tak, jak powinno wyjść. Dla mnie te żelazko i to wszystko będzie tak pożyteczne, że nie wiem, nie. I staramy się im jakoś tę samotność wypełnić.